Ex Libris TVP Historia. Zbigniew Wawer. Armia generała Władysława Andersa w ZSRR 1941-1942. Dokonania żołnierzy walczących o wolną Polskę pod dowództwem generała Władysława Andersa słusznie przywoływane są w kontekście największych osiągnięć militarnych II wojny światowej. Drugi Korpus Polski był jedną z najwspanialszych armii w polskiej historii. Monte Cassino, Ancona, Bologna i inne miejsca zajęte podczas zwycięskiej kampanii włoskiej dobitnie świadczą o jej wartości bojowej. Droga tych żołnierzy na wyżyny wojennej sławy nie była oczywista, wiodła bowiem przez ciernie związane z sowieckimi represjami, znaczonymi zsyłką, aresztowaniami, piekłem łagrów. Do polskich komisji poborowych ZSRR zgłaszali się ludzie wyczerpani, często okaleczeni fizycznie i psychicznie. Kto mógłby wówczas przypuszczać, że za kilka lat wielu z nich sięgnie po najwyższe wojenne laury? O tym opowiada książka, ukazująca dzieje polskich sił zbrojnych w ZSRR, od ich utworzenia do ewakuacji do Iranu. Profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany Zbigniew Wawer, jest pracownikiem naukowym, a także dziennikarzem, autorem filmów i programów dokumentalnych, współpracownikiem Telewizji Polskiej. Kiedyś w jednej wypowiedzi powiedziałem, że to jest porównanie tej armii, to jest tak, jakby zorganizować na przykład jedną dywizję w znacznej części z więźniów obozu koncentracyjnego. Po siedzeniu przez rok, dwa lata. Tak sobie trzeba zdawać sprawę, że ludzie, większość tych ludzi, można powiedzieć większość, ale może nie większość, ale 30-40% w poszczególnych jednostkach to byli ludzie, którzy byli krańcowo wycieńczeni i żeby doprowadzić ich do gotowości bojowej w ramach tej jednostki, nie trzeba było mieć 2 miesięcy, jak to robiły jednostki radzieckie, a trzeba na to było poświęcić nawet rok albo więcej, żeby ci ludzie nadawali się do walki. U nas jednak myślono, że inaczej spoglądano na straty ludzkie i wiedziano, że dobrze wyszkolony żołnierz i dobrze w dobrym stanie zdrowotnym spełni tę rolę, a nie była to jednostki radzieckie, które szły na przykład bez uzbrojenia, rzucane do Stalingradu. Jeden żołnierz miał karabin, drugi nie miał. Ten, który przeżył, to odbierał albo zatrzymywał karabin, albo odbierał drugiego i straty tych jednostek, ta dywizja na przykład w Stalingradzie, były takie sytuacje, że niektóre dywizje istniały 1-2 dni tylko. Dlatego generał Anders i generał Sikorski nie chcieli dopuścić do tego, żeby polska jednostka w ciągu 1 lub 2 dni przestała istnieć na froncie. I cały czas mówili o tym, i ta książka o tym opowiada, że nie będą wychodzili poszczególnymi dywizjami, tylko armią. Bo armia jest to jednak, odpowiada za jakiś odcinek frontu i dowódca armii ma zupełnie inne prerogatywy niż dowódca dywizji, który jest podporządkowany wielu innym osobom.